Cześć, z tej strony Zeus. W tym odcinku skupimy się na meczu Virtus Pro przeciwko Fraxters na Dreamhacku w Walencji, niedawnym właśnie turnieju i tak naprawdę blamażu, ponieważ no 1-16 jest to tragiczny wynik, jaki mogli tak naprawdę uzyskać zawodnicy Polski. Zobaczymy, jakie były błędy. Będzie to trochę spontaniczne, ale chyba tak jest najlepiej. Nie będzie takie, powiedzmy, że przygotowanej akcji, a będzie po prostu od razu weryfikacja tego, co wpłynęło na rundę, tak? Co się stało, że niestety, ale Virtusi no, nie pokazali tutaj nic, a ten blamaż no, wskazywał, że jednak to jest kiepski turniej w ich wykonaniu. Tak więc zobaczmy, jak to wyglądało. No i zaczynamy rundą pistoletową. Niestety będzie bez nowej panoramy, dlatego, bo nie mogę mazać wtedy na mapce i nie mogę zrobić tutaj gmocha. Tak więc lecimy ze starą wersją. Tutaj we trzech trójka Virtus Pro znajduje się na zamku, gdzieś tam w okolicy małej drabinki. Jedna osoba w mainie, jest to Morels, który standardowo będzie grał od tej pozycji. No i jeszcze jedna osoba, która znajduje się na odnodze, jest to Pasza. I zwróćmy uwagę, teraz przejęcie, tutaj jest próba przejęcia w pierwsze tempo fejkowe i drugi flash. I zawodnik w ogóle nie zblindowany, odbywa trzy fragi. Kluczem tej zagrywki, tej, że wygrali po prostu tak łatwo zawodnicy Fraxters z tą pistoletówkę, było zagranie bardzo blisko małej drabinki i tutaj właśnie tego maina. Mamy jedną osobę, która znajduje się tutaj, czyli to był Bubski, który był wcelowany tutaj na ewentualny pick maina. Tak naprawdę zabija dzięki temu Morelza, który był ustawiony w mainie. Jedna osoba tutaj, Pasza, właśnie zachodził, on to jest lurk, tak? Pozycja lurka w pistoletówce, który właśnie zachodzi od odnogi, ale jak widać, po zabiciu zawodników z drabinki mamy dwóch zawodników holdujących ewentualny push od strony Ivy, od strony odnogi. I mamy tutaj zawodnika CT, właściwie, który zrobił całą robotę, bo 3K w jego wykonaniu tak naprawdę wszystkich pozamiatał, tak? I to tak naprawdę skończyło rundę. Kluczowe było właśnie to podejście teteków blisko pod małą drabinkę. Jedna osoba właściwie w popie, jedna przy elektryku, więc to wszystko sprawiło, że zawodnicy Virtus Pro tego możliwe, że nie spodziewali, bo mieli flasha, rzucili flasha, ale no niestety gość pozamiatał ich trójkę i runda no, musiała zostać przegrana no, w takim wypadku. Tutaj mamy Force w wykonaniu Virtusów. Co ważne, Neo jako jedyny z granatami, Smoke, dwa flasze. Od razu zostaje spikowany jeden zawodnik z maina. Tam tylko pozostawiony jeszcze Morels z paczką. Michu już zginął. Dosyć szybki pick Micha na bombsite. No i zobaczmy teraz, co postanowią Virtusi. Jak na razie Neo troszeczkę taki no, sobie po prostu biega po mapce. Standardowo, tak jak można zauważyć, Pasza jest pod odnogą. Flash tutaj na zajęcie B, sobie jakiś tam fejkowy. Zapewne będzie to wejście pod bombsite A, tak jak widać mamy dwóch zawodników w mainie. I jedna osoba na odnodze, tutaj Neo jedyny od drabinki, który będzie tutaj swoimi granatami zapewne próbował coś zrobić. No właśnie pod zamku, po cichu, pod zamkiem zawodnik tutaj, akurat Torben pikują, holdujący bombsite B na dystans bierze, tak? Wiadomo, że są pistolety, tak więc no można się tego spodziewać, że jednak będzie łatwiej zabić na dystans. No i tutaj widzimy wejście od maina, jednak zawodnicy w ogóle kompletnie nie sfejkowani. Dwie osoby pod bombsidem B, wtedy po prostu tylko stanęły, jedna osoba z konektora po prostu wróciła. I wejście pod bombside A, gdzie mamy jednego zawodnika CT w tym miejscu, który tak naprawdę załatwiał rundę. Druga osoba też na daleko, na powdogu, znaczy na gdzieś tam na końcu odnogi. Tak więc kolejna runda, no tutaj nie mieli zbytnio jakichkolwiek szans tak naprawdę. Już po wcześniejszych pikach. Jednak force zawsze, akurat na trainie force są dosyć ciężkie, jeżeli się nie udaje pod bombsite B, to tak naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, jeżeli nie ma szybkiego dojazdu. Teraz mamy, zobaczmy, zwróćmy uwagę, mamy dwóch zawodników
CT, którzy spuszowali po prostu od nogę i zabijają tutaj właśnie Neo, który się znajdował. Morel spuszował również tutaj od tej strony i został złapany. Dwóch zawodników pod małą drabą, jedna osoba tutaj zajmująca właśnie zamek. To jest runda eko, więc tutaj można się tak naprawdę typowo po prostu sprawdzić, jak tam są ustawieni zawodnicy CT. I tak chyba właściwie próbowali zrobić, nie spodziewali się tylko ten dojazdu po prostu od nogi. Tutaj mamy dobry frag od białego i szkoda, że nie zaplantował paki, co ważne. Zobaczmy na paszę. Pasza również wcelowany był w dolny zamek, przez co no niestety, ale nie zdążył biały podłożyć paki i to trochę wpływa na ekonomię zawodników Virtus Pro, ponieważ nie mamy na pewno snajperki, mamy dwa zestawy granatów pełne tylko, ale i tak nie ma co narzekać, nie jest źle. Wszyscy z kałaszkami, wszyscy z kadarami, więc tutaj możemy się spodziewać coś od Virtus Pro, jakieś zajęcie, coś co mogą tutaj zaprezentować, jak na widać na samym początku. Smoki odcinające, Electric 5-6, Mołotow wrzucony od razu przez Fragster z domaina. No i tak naprawdę mamy i tak przejęte, bo mamy snajpera pikującego dosyć agresywnie od tutaj elektryka i mamy zajętego popa, więc to jest ważne. Tutaj widać, że może spróbował pikować po flashu od Neo, leci kolejny, to akurat smoke do konektora, jednak tutaj palaki dobrze wykorzystywane, zawodnicy Virtus nie mogą za bardzo tutaj się wychylać, biały oczywiście spikowany z odnogi, ale co ważne, zobaczmy na paszę, pasza jest w tym miejscu i teraz co ciekawe nie zabija jednego z zawodników, który był na kanapce. Tutaj możemy cofnąć akurat na niego, bo dosyć ciekawe zachowanie na odnodze zobaczymy od białego oraz paszy, gdzie po prostu weszli. Tutaj widać smoke na prawo, odcinają sobie wizję z bombside'u, a i pasza po cichu wchodzi sobie tutaj na backside, właściwie na linię, jak to można powiedzieć, jak niektórzy to po prostu tak kolują. Biały akurat pilnuje smoke'a, niestety tutaj nie zabija osoby wychylającego ze smoke'a, trudno, ale zobaczmy na paszę, bo to była ważna runda dla paszy tak naprawdę, bo pasza o tym zawodniku nie wiedzą CT-cy i tutaj właściwie no niestety zabija tylko jednego zawodnika i nie zauważa kolejnych, przez co tak naprawdę no już jest po rundzie, bo zawodnicy są zamknięci tylko od maina i od tu ważnie Michu refragował w momencie, kiedy wychylał się tutaj jeden z zawodników Virtus Pro, został zabity. Od razu Michu zjazd z drabinki i zabija tego gościa, jednak no, nie mieli przewagi. Dobry refrag ze strony Micha, ale nie mieli wcześniej przewagi. Tak więc no, nie było tutaj tak naprawdę zaczepienia, ale ciekawe rozwiązanie. Oczywiście tutaj z tej jakiś tam smoki od Virtusów, które po prostu redukowały wizję, jednak jeden zawodnik, który ustawił się na piątce i miał tutaj tą wizję do maina. Morez wybiega od razu, jak widać, z maina. Tutaj jest smoke między 5 a 6, on wyczekuje dosyć długo i mamy wejście od odnogi. Tutaj też jest ważna odnoga, gdzie, no jak widać, CTC dobrze sobie radzą, chociaż jest tylko jedna osoba od tej strony. Spokojny frag w jego wykonaniu. Tutaj również i Dragonfly, mają tak naprawdę wszystko poustawiane, nie ma żadnej tej możliwości, żeby zawodnicy Hero mogli zaskoczyć, tak jak w poprzedniej rundzie miał okazję pasza. Dałem frak od Dragonfly'a, Michu również będzie wychylony i mamy po rundzie. Runda taka w sumie nijaka, nie ma co tutaj ukrywać, że to nie była runda full, więc tak naprawdę możemy się skupić na kolejnej rundzie i to jest właśnie ta runda, w której zawodnicy Virtus Pro mają kolejnego fulla. Michu od razu palak na głęboki zamek, ewentualnego pika, jaki mógł być zastosowany, tak? Usłyszeli smoke'a do popa, tak? No to jest to spowodowane tym, że mogą sobie pozwolić na ewentualne właśnie zejście drabinki. I teraz mamy tutaj Morel zapikującego agresywnego Dragonfly'a za WP-ą i mamy jeszcze jednego zawodnika Fragster. Co ciekawe, bardzo dobrze wyczekuje tutaj wraz z paszą. Pasza jest po nogach, więc on też nie może za bardzo się wychylać, ale to jest, zespotuje właśnie jednego zawodnika.
bardzo dobrze zawołał Morales do pomocy od paszy i mamy teraz sytuację 5 versus 3. Zobaczmy, co robi Morales. Morales niestety nie trafia, ale wie, że jest bardzo mało punktów życia ma tutaj zawodnik. I teraz jest wejście. Co ciekawe, Neo jako sam wchodzi na zamek. Pasza jest tutaj wchodzącym od nogi, jednak tu cały czas od noga jest patrzona. Neo sam wchodzi, ginie. I mamy sytuację 2 versus 2, z czego mieliśmy 5 versus 3. No kurczę, no Virtus Pro po prostu nie korzysta ze swojej przewagi. Ma nagle po prostu robi, Neo robi po prostu fejka pod bombsidem B. Tutaj mamy dobry frag w wykonaniu Bubskiego. Torben od razu z starego BS-a również zabija Micha. No według mnie tutaj akurat był typowy throw ze strony Virtusów, ze względu na to, że mieli naprawdę dużą przewagę. Mieli 5 versus 3, tak? Mogli spokojnie wejść na który chcą bombsite, ale powinni zrobić to razem. Mieli informacje odnośnie dwóch zawodników na bombsite A, tak? Akurat Virtusi w tej rundzie byli bardzo rozproszeni. Zobaczmy, że mieliśmy jednego zawodnika w mainie, jednego zawodnika tutaj na odnodze, jednego od małej draby. Nie ma tutaj możliwości takiego ewentualnego refraga, jeżeli zawodnicy CT są wcelowani w każdą pozycję. Neo również był od zamku, więc nawet jeżeli mamy sytuację 4 versus 3, no to niestety, ale Neo tutaj od razu zakreśla, że już jest w pozycji no przegranej, powiedzmy. Sniper ustawiony dosyć tak pasywnie, tak ryzykownie, tak? Jeżeli by a tak było, była agresja spowodowana tutaj przez CT, dojazd maina, dojazd małej draby, no to wówczas trzymanie od nogi to jest zbyt długi dystans między tymi dwoma zawodnikami, tak? Mamy strasznie duży dystans, żeby w ogóle tutaj pomóc tej osobie. Dlatego właśnie snajper bardzo często stosuje tutaj, ustawia się za piątką i wcelowuje się po prostu tylko i wyłącznie na przelot. Tutaj mamy dojazd, zazwyczaj gdzieś takie ustawienie. Snajper gdzieś tu, albo nawet jedna osoba na BS-ie, jedna tutaj. I mamy osobę rotującą, która pewnie gdzieś tutaj stoi i ona gdzieś tam się zmienia. Najpierw celowany, więc takie było ustawienie Fragsters. A Virtusi tak naprawdę nie wykorzystali tego, że mieli sytuację 5 vs 3 i nie weszli na jeden bombsite razem, bo to było o wiele łatwiejsze, te trade fragi, a nie jakieś Neo, które tutaj robi misję po sobie, jakieś smoki rzuca pod bombsite'em B, wywala się tak naprawdę za zero. I zaraz mamy wejście 3 vs 3 na bombsite A, gdzie no, możemy się spodziewać, że raczej tam jest minimum jeden, a raczej dwóch zawodników. Kolejna runda, ustawieni w czwórkę pod mainem, jedna osoba smokująca, jeszcze konektor, wyjście, nie mamy kontroli pod... ani pod małą drabą i mamy tak naprawdę przelotówkę tutaj dla strony, który jest z ABS-em, konektor, cokolwiek. Mamy osobę tutaj, który mógł spokojnie patrzeć. Wychodzących z maina, nie mieli zbyt dużej utility, więc też nie mam tutaj narzekać. Neo zbija gościa z odnogi. I mamy teraz Micha, który dosyć agresywnie podchodzi konektor. I teraz co ciekawe, zawodnik z B akurat cofnął do niego i tutaj unlucky timing, plecami i zdobyty frag. Neo plantuje, nie spodziewa się następnej osoby właśnie od tutaj tej linii. Jak widać było raczej ustawienie już tutaj zawodników Fragsters pod odbijanie bombsite'u A. Jeden zawodnik po prostu gdzieś tutaj chodzi sobie po linii, próbuje złapać jakąkolwiek wizję, czy tutaj są zawodnicy Tero. Jedna po prostu zawodnik z B, no to kryje po prostu ewentualne wejście tutaj od zamku, tak? To pasywne ustawienie tak naprawdę wygrało rundę Fragsters. No i zobaczmy, jak w kolejnej rundzie się dostosują do tego Virtusi. Tutaj by chcieli zagrać agresywnie, odsmokowując sobie od nogę, odsmokowując sobie konektor i wejście po prostu po flashach. Jednak no, zawodnicy akurat dojechali małą drabinkę i stąd tak naprawdę zostali wszyscy Virtusi skasowani. Biały już tutaj ma problemy, jest dojazd od nogi w wykonaniu Fragsters. No i co można powiedzieć? Jak w poprzednim filmie, którym tak naprawdę prezentowałem odnośnie Nate Stacków ze strony Astralis, Fragsters robi identyczną robotę, ponieważ smokują sobie przejście i rzucają dwa nade'y odbite. Biały umiera. Pasza, kolejny zawodnik, zapewne był gdzieś w okolicach maina, pikował. Niestety Dragonfly na szóstce również zdejmuje zawodnika. Mamy już
sytuację 5 versus 3, gdzie na trainie naprawdę ta różnica będzie widoczna, bo bardzo ciężko wbić terrorystom, a właściwie nawet utrzymać może tak bombsite po nawet zaplantowaniu. Zobaczmy, jak tutaj się zachowają Virtusi. Decyzyjnie jak na razie Neo no, zajął sobie spokojnie zamek, palak wcześniej rzucony na górny zamek, jakiś flash na pik i mamy zajęty cały zamek w jego wykonaniu. Michu aktualnie patrzy, ma drabinkę, Morels wyczekuje tutaj właśnie maina, tak jak jego pozycja w sumie cały czas w tych tutaj, w tym obszarze gdzieś się znajduje, tak? No i tutaj jest tak, chyba jakiś Morels po prostu flashuje raz, żeby jakiś zrobić zamieszanie na bombsite A i mamy podejście pod bombsite B, raczej tutaj już będą się szykować zawodnicy. Jak widać, Neo pewnie ze smokiem już tutaj od Morelza poleci smoke na Speedwaya, a Neo smokuje pomiędzy BS a Psa. Flash na wyjście i mamy wyjście tutaj Virtusów. Zobaczmy sobie Morelza, bo to w sumie fajna tutaj akcja to zrobił. Przedłużka smoka. Mamy informację, że gościu jest tutaj pomiędzy BS-em na cyckach tak zwanych. No i Morels to ciekawy push na olejowy. Michu zdobywa fraga i tutaj dosyć kluczowe. Michu niestety nie zostaje strajdowany przez Morelza i mamy sytuację 5 versus 2, dosyć już ciężka do wygrania. Niestety Neo zostaje sam, gdzie jest na górnym bombsite, leci jeszcze na niego Mołotow, musiał pikować. I mamy rundę kolejną dla Fragsters. Tutaj już sytuacja 3 versus 5 była dosyć ciężka w utrzymaniu bombsite'u, musieli zagrać jakoś agresywnie, tak jak właśnie w sumie próbowali, chcieli po prostu dojechać bombsite B, gdzieś po prostu zdobyć jakąkolwiek pozycję, gdzieś gdzie po prostu mogliby nawet tradeować zawodników CT. No niestety przewaga CT 5 versus 3, ciężko im było, szkoda, że tutaj akurat jeden frag od strony Morelza, jakby padł ten frag, byłaby sytuacja 2 versus 2. I już nie wiadomo, jakby się to potoczyło, tak? Akurat Neo byłby na górze, mógłby jakoś też pomagać, tutaj pomagać jakoś Morelzowi. No a teraz aktualnie nie ma co gdybać, bo po prostu wykorzystali swoją przewagę zawodnicy Fragsters. Tutaj akurat Morelz będzie z pozycją jakąś supportującą, kupił wszystkie granaty, ma tylko CZT. Reszta z kałaszkami, tutaj zajęcie maina, czy takie bardziej fejkowe zajęcie maina przez zawodników Fragsters. Dosyć pasywne ustawienie Virtusów, mamy białego, który tutaj w mainie, Morris przed chwilą też przed mainem, no i Pasza, który po prostu patrzy od nogę, dwóch zawodników również na zamku, gdzie po prostu Michu akurat teraz cofnął, Neo wcześniej też był na zamku i będzie tutaj szykowanie się pod smoki na bombsite A. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy CT-ków. Co jest zasmokowane, co jest niezasmokowane. Smoke na piątce, gościu na szóstce tak naprawdę na niebieskim raiduje. Ważne, że wcześniej był zajęty main, przez co mogli o wiele łatwiej po prostu wejść na bombsite. I mamy wejście tutaj zawodników. Muszą uważać tutaj na lewą stronę od nogi, ale oni tutaj spokojnie decydują się po prostu wejść od strony elektryka. Wiedzą, że na backside jest tutaj, akurat Morels patrzy od nogę i przez to zawodnik po prostu zostaje zabity. Pasza kompletnie nieprzydatny w tej rundzie, a mianowicie gość był zaobserwowany, co można zauważyć. Gość był akurat tylko i wyłącznie obserwował pozycję popa. I to w sumie zrobiło też rundę, ponieważ Pasza jakby mógł patrzeć właśnie tą pozycję, by dał informację, że zawodnicy dwóch CT-ków puszuje tą pozycję, tak? Puszuje z tej strony BS i tak naprawdę zabita od razu paka po zaplantowaniu i druga osoba, która była odwrócona plecami, ponieważ ona patrzyła akurat od nogę. Brak takich utility też, które mogłoby na przykład zabezpieczyć ich, jakiś mołotow na popa, jakiś smoke na tutaj dosmokowanie tej pozycji. No niestety tego nie było, tak? Dosmokowanie tej pozycji, chociaż dosyć ryzykowne, bo gościu chociaż tutaj nie wejdzie w tym momencie, kiedy tu jest plant, bo dwie osoby stoją. Ale można byłoby cokolwiek zrobić, coś wymyśleć, a niestety brak utility spowodowało, że bardzo łatwy retake w wykonaniu Fragsters. Ciekawe, ani jednego osoby od popa, kiedy Pasza akurat patrzył to miejsce. Wszyscy wylecieli z tej pozycji, dwie osoby po prostu leciały na trady i weszli po prostu na czysto na ten bombsite. Jedna osoba tylko zginęła
co jest bardzo dobrym rezultatem dla Fraxters i ich ekonomia jest wręcz ogromna w tym momencie. Kolejny full, ponieważ zaplantowana paka, już tyle rund, ile przegrali, 3-400, mają maksymalny bonus jeszcze za plakę, no to mogą sobie pozwolić na jakieś tutaj większe zakupy. Kolejny Mołotow, bardzo fajnie timingowy, gdzieś w okolicy minuty 38 leci Mołotow. Kolejny Mołotow tutaj poleciał też, Pasza nie może za bardzo pikować, Morris troszeczkę odcięty, ale tutaj spokojnie, agresywnie akurat przejęty pop, nie muszą dojeżdżać maina. Więc agresywnie przejęty pop tak naprawdę daje im cały jakąś kontrolę na tej mapie, tak? Dodatkową. Akurat teraz decydują się zawodnicy Fraxters na podwojenie B. Dobry w sumie ich call tak naprawdę, bo tak jak można zaobserwować, zawodnicy Virtus Pro szykują się właśnie pod bomb side B. Więc tutaj dobry call na pewno z prowadzącego drużyny Fraxters. I tutaj mamy ważne, co Bubski. Zajmuje sobie maina, bez niczego, po cichu, zajmuje sobie maina, jest głęboko w mainie, mają informacje, mają tutaj również informacje na małej drabince, mamy jakiś execute, który będzie po prostu grany tutaj i mamy flasha, zawodnik tutaj na górnym, Torben, bardzo dobre dwa fragi i tutaj będzie jeszcze snajper wcelowany w górny zamek i tak naprawdę są wszyscy już, już jest po ptokach tak naprawdę, bo zawodnicy Virtus Pro z tym smoke'iem, tutaj głęboki smoke również, zapewne smoke jakieś na wyjście, flesze. Wszystko fajnie, ale zawodnicy Fraxters bardzo fajnie ustawieni na bombside B, gdzie właściwie jedna osoba tutaj patrzy po prostu, nie spodziewa się tak naprawdę żaden z terrorystów, że tutaj będzie zawodnik CT wcelowany w dolny i mający jeszcze tutaj snajper widok na górny bombside. Więc trzy fragi już od razu zdobyte były praktycznie przy wejściu na bombside. I Virtusi tak naprawdę brakiem kontroli popa albo zostawieniem jakiegoś jednego zawodnika w mainie mogłyby w większym stopniu wpłynąć na rotację zawodnika z bombside'u B i tego podwójnego setupu, dwuosobowego setupu na tym bombside'zie. Jak widać dosyć agresywnie Fraxters, jak tylko ma dobry resp, tutaj refresk, no to dojeżdża popa. Akurat teraz no zły call, ponieważ zagrali eko, ale co tu się mogli spodziewać? Wejście również jest od stron tutaj małego BS-a, co ciekawe, zawodnicy giną, Pasza jako jedyny z kałaszkiem wchodzi po prostu i zabija gościa tutaj i z gniazda i zaraz tutaj z backside'u, a gra opierała się na dwóch smoke'ach, jak dobrze pamiętam. Zwróćmy uwagę, bo to jest jedyna runda wygrana przez Virtusów, mamy 3 versus 1, no akurat nie pokazałem końcowego rezultatu rundy. Jednak jak można się domyśleć, 3 versus 1, no jest to wygrana runda, tak? Od strony Virtus Pro. Virtus Pro oczywiście ze smoke'em na elektryk i smoke między 5 a 6. Troszeczkę tutaj jest stajmowany akurat push ze strony Virtusów. Ale biały tutaj flash na wyjście. I zaraz zawodnicy Virtusów będą wybiegać lewą stronę i tutaj ciekawe, nikt nie jest celowany. Jakby była tutaj osoba jedna chociaż celowana wcześniej, łapiałaby na większy dystans, tak, to Virtusi zajęli z tej strony, zawodnicy kryją się za smoke'iem, Dragonfly też przygotowany, na gnieździe osoba odsłonięta również została zabita przez paszę, Dragonfly uciekający stary BS, podwójny pik ze strony tutaj z tej pozycji i z tej pozycji, mają łatwy pik, zabijają gościa i mają 3 versus 1, no bardzo dobra runda Virtus Pro, szkoda, że to jest akurat wersja tak naprawdę na eko i bardzo uboga, powiedzmy, w taktykę, bo tak naprawdę zdecydowali się po prostu spuszować na prostych smoke'ach BS, gdzie akurat ta linia była niekryta i przez to po prostu łatwo mogli wejść na bombside, bo jeżeli tutaj snajper by się ustawił, miałby tutaj elegancki pik, jedyny, który nie został odsmokowany, czy tak za mocno speszowany i kompletnie inaczej by ta runda się mogła potoczyć. Jednak nie ma co tutaj gdybać też. Zobaczmy, co Virtus Pro wymyśli na swojej rundzie, po swojej rundzie wygranej. Mamy agresywny pik Micha w drabince, a tutaj mamy oczywiście z dobrym respem refreska, który ładnie fraguje. Tutaj Morris również próbuje zrefragować. No i niestety mamy podwójny, agresywny tutaj setup dalej na elektryk i pop. Więc Bubski ewentualnie by też refragował refreska. Ale tak jak widać, elegancko sobie nie musiał mu za bardzo pomagać. Ma granaty, jest wszystko przygotowane tak naprawdę, wyczekują dalszych zachowań Virtusów.
Nie muszą dojeżdżać żadnej z pozycji. Mają kontrolę. Tu jak ważne, tak jak wspomniałem, snajper wcelowany właśnie z tej pozycji tutaj na odnos. Torben jest za BS-em, to jest osoba rotująca w razie czego na bombsite A. Ewentualnie może to zrobić snajper. No i Virtusi tak naprawdę zamknięci. Biały akurat wchodzi w popa i zabija zawodnika, co jest ważne. Ale mamy dalej 3 vs 4. Zobaczmy, co teraz zrobią Virtusi. Mają tylko smoke'a tak naprawdę jednego, jednego palaka od białego. Biały spikowany przez Dragonfly'a tak naprawdę, który po prostu stał głęboko na tutaj na zamku i miał po prostu przelot i miał szybkie informacje, jeżeli by miał Torben właśnie zrotować. W momencie, kiedy Dragonfly piknął, Torben już od razu zrotował i jest przed konektorem. Teraz co jest ważne, Stawn zauważa właśnie jednego z zawodników, tu słyszymy też plantującego i Bubski wychyla właśnie w okolicy elektryka. No nic, no dalej jest to rozwiązane tak naprawdę, że mamy przewagę zawodników Tracksters i oni po prostu ją wykorzystują. Wyczekują zawodników, wiedzą sprawa, potem łapią ich po prostu na ewentualne trady. Poważne, teraz Refresk ma dosyć słaby resp, nie może dojechać od nogi, popa i nie decyduje się na to. Zawodnicy Virtus Pro z takim dziwnym fullem, pasza podarowana WPA dla niego. Biały tak naprawdę jako jedyny jakiś tam z Galilem. Reszta zawodników Virtusów z pistoletami. Tutaj ustawiają się pod mainem, myślę, że to będzie jakiś split, powinien być main mała draba. Neo niestety tutaj złapany. W momencie, kiedy już Refresk sobie spokojnie wszedł pod popa. Zawodnicy Virtus po trochę nie wykorzystali, bo ten smoke, jakby jak usłyszeli smoke, mogli spokojnie wchodzić w drabę, chociaż mógł być to fejkowy smoke, ale mogli zaryzykować i zdobyć chociaż kontrolę nad popem. Jak widać, zawodnicy Virtus Pro praktycznie ani razu nie mają przyjętego popa. Dragonfly, bardzo ładny pik za WP na maina, kolejny pik i mam przejęcie tutaj właśnie akurat popa. Dragonfly dalej jest schowany, Refresk czeka sobie na maina. Elegancko są ustawieni na ewentualne właściwie tutaj wyjście zawodników Virtus Pro. Refresk od razu fraguje i biały zostaje sam. Co ważne, dalej mają ewentualnie tutaj kontrolę na bombsite B, gdzie gość po prostu cały czas sobie stoi i pilnuje jednoosobowo. Jedna osoba kolejna ewentualnie rotuje na bombsite B. Ale jak widać, Virtusi, brak kontroli popa gdzieś tak w jakiejś early rundzie, w początkowych etapach rundy powoduje, że ani też od nogi jakiejś większej, powoduje, że po prostu cztery setup na bombsite A ciężko jest no cokolwiek się wykazać, tak? Przy takim wejściu, kiedy wchodzimy nawet 5 versus 4, to i tak zawodnicy CT mają przewagę tej pozycyjności i holdowania jakiegoś angla. Tutaj mamy kolejny jakiś force w wykonaniu Virtusów, akurat nie mają co tam za bardzo też bronić, mają 12-1, to jest ogromna przewaga Fraxters, już ekonomiczna tutaj akurat nie jest tak duża, ale i tak jest dosyć spora, 12-1 wynik to jest no, bardzo, bardzo duża przewaga w stronę Fraxters. Znowu mamy smoki, akurat między standardowo Electric i 5-6, tutaj wyczekują właściwie ewentualnego właśnie podejścia na dystans na bombsite B i mamy wyjście tutaj na bombsite B. Bardzo defensywnie ustawieni zawodnicy Fraxters, no oczekiwali może kolejnego eko, bo ile można. I tutaj Fraxters, co ciekawe, wszyscy od lewej strony BS-a, wszyscy z tamtej strony, od lewej strony respa CT, wszyscy od tamtej strony odbijają i to się udaje, bo zawodnicy Virtus Pro kompletnie się tego nie spodziewają. Tu mamy trzech zawodników wybiegających z tej pozycji. Zawodnicy TRO, którzy akurat puszowali, to było właśnie ten angle. Dwa angle, które tak naprawdę CT-cy wykosili. I tak naprawdę no, Virtus Pro nawet nie zdążyło zająć jakichkolwiek pozycji, ale bardzo fajne odbicie ze strony Fraxters, trzeba przyznać. Bo niespotykane, a zarazem łatwe, bo mamy angle tylko w tą stronę, ewentualnie mam górny bombsite, ale akurat górny, żaden z Virtusów się nie pokusił, żeby biec, wszyscy byli skierowani od dolnego bombsite'u. Raczej.
Mamy podejście dwóch odnogą. Moritz oczywiście standardowo gdzieś w okolicy maina, chociaż on akurat w tym momencie był przed bombsidem B, chyba flashował na pika. Tutaj Michowi i Neo. Neo akurat smokuje między psa a BS. Michu podchodzi. Pewnie będzie jakiś flash, tutaj wcześniej jakiś też pewnie smoke i dostaje tutaj właściwie skana. Neo oczywiście łapany z granatem. Kolejny, przez to, że został zaobserwowany, no to mógł sobie bubski przeskanować, bo wiedział, że jest tutaj pomiędzy psem na speedwayu i mógłby spokojnie właśnie zabić akurat duo setup w wykonaniu Fraxters, ale też nie ma co się dziwić. Zobaczony jeden zawodnik, zaobserwowany, no to można powiedzieć po prostu rotacją i tutaj już widać, skany tak naprawdę pomogły im przez smoke'a. Dobre przekazanie informacji. Tutaj biały jeszcze z jednym fragiem, podchodzi do niego również Pasha, ale Pasha jest od maina, także nie ma żadnej tam presji. Mają cały czas kontrolę nad całym BS-em, nie mają żadnej przewagi, przez co tak naprawdę Fraxters, no 14-1, no co tu dużo mówić, CT bardzo dobrze zagrane, bardzo mało, a właściwie chyba tylko dwie rundy ze strony Virtus Pro, w której mieli przewagę. Tak zazwyczaj byli właśnie w sytuacji 4 versus 5, albo zazwyczaj 3 versus 5, gdzie już po prostu 3 versus 5 na bombsite, na terenie jest ciężko jakkolwiek wejść na jakikolwiek bombsite. W szczególności, że B po prostu Fraxters często grało na odbijane i ewentualną właśnie tutaj tą rotację, a tak cały czas gra na czwórka na bombsite A. Mamy rundę pistoletową, tutaj akurat nie będzie chyba jakiegoś zaskoczenia, chociaż biały zostaje, podchodzi sam pod tutaj dolny zamek, on tak bardziej wyczekuje z CZ-ką. Pasha również ze smoke, również bez kevlara, on akurat z uspem i ze smoke'iem i z defem. Mamy osobę Neo, który wjechał pod drabince i co ciekawe zabija właśnie osobę z zamku, ale teraz mam wejście od nogą i tutaj mamy fajny crossfire w wykonaniu Virtusów. Co ciekawe, nie wiem dlaczego Morris nie był skupiony na odnodze tutaj pozostawionym Michu i bo już tak naprawdę jest po tej przewadze, którą wykonał Neo. Mamy wejście od nogą i po prostu sfragowani Virtusi. Morris trochę według mnie błąd, bo powinien się skoncentrować już na tej odnodze. Mógłby się ustawić nawet tutaj, żeby ta osoba, która by dojeżdżała go ewentualnie z maina, by go późno zabiła, tak? A tak to by mieli cały czas przynajmniej kontrolę na tym splicie, a słyszeli bardzo dużo od nogę. Więc tak naprawdę mogli tutaj zdecydowanie bardziej zestakować ten jeden zawodnik właśnie tutaj spod małej draby, a czy spod meliny, czy jak tutaj niektórzy nazywali to MTW. I właśnie Michu mieliby bardzo dobry cross na to miejsce. Tak teraz wychodzą tutaj zamek. Biały zapalny trochę off guard. I tak naprawdę już mamy dystansową walkę. Akurat Bubski z małą ilością HP. Wymiana z fajny switch broni. W celu wykorzystania jej w lepszym po prostu. No, tam ze 100 HP, tak. Refresh dojeżdża. To akurat jest dosyć loteryjne ustawienie ze strony Virtus Pro. Za bardzo już myślę, że nawet nie mieli chęci grania. Przy stanie 14-1 połówka to naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. Jeszcze po przegranej pistoletówce tak naprawdę nie było co zbierać. I tak jak można zaobserwować, Virtus Pro na tym turnieju nic za bardzo nie pokazało. I widać tutaj w sumie taki brak pomysłu, żeby zdobywania wcześniej tak jakby możliwości nawet zdobycia mapy, ponieważ Virtus Pro nie zdobywało praktycznie w ogóle mapy. Nie mieli kontroli ani od nogi, ani razy od nogi tak naprawdę. Raz tylko Paszy się udało prześlizgnąć i Biały miał scholdowaną tą odnogę. To była jednorazowa, potem tak naprawdę we dwójkę bardzo często stali. Jeżeli był odpuszczony agresywnie dojazd elektryka i dojazd popa, no to wówczas nie było tych dwójki na odnodze. Ale jeżeli nie było, no to ta dwójka na odnodze tak naprawdę była ostoją, tak? Bo oni musieli utrzymać tą odnogę, nie mogli spowodować, że zawodnicy terrorystów po prostu mogli
tą stroną wejście jeszcze na bombsite. Przez to właśnie jest otwarty pop i przez to jest otwarty main, żeby stamtąd wybiegali, a odnoga musi być przypilnowana przez CT. I tak właściwie grało Fraxers. Bardzo mądrze ustawione tak naprawdę zawodnicy. Każdy wiedział, co ma robić. Ten setup za WP-ą, za piątki, która jest celowana w odnogę i wtedy agresja na popie i agresja na elektryku i ewentualnie nawet agresja na niebieskim wagonie, tutaj blisko szóstka, patrząca maina albo sandwich. To był przygotowany setup właśnie przeciwko Virtus Pro, które o dziwo przestało grać odnogę. Wcześniej bardzo często grana odnoga przez Virtusów. Tutaj dobrze Fraxter smiksowało tym ustawieniem u siebie i tak naprawdę trafiało idealnie w kontrę na Virtus Pro. I nie mogli tak naprawdę nic zrobić. Za każdym razem przewaga była po stronie antyterrorystów. Zawodnicy Virtusów tak naprawdę no, mieli jedną przewagę, którą nie wykorzystali. 5 versus 3, co po prostu się sam wywala na bombside B, to był w postaci fake'a. Tutaj jest split na bombside A, gdzie osobno wchodzi odnoga, osobno wchodzi main, osobno wchodzi pop. To była jedyna przewaga, którą przegrali. Następna przewaga to była runda Echo, którą wygrali. I tak naprawdę pozostałe rundy za każdym razem niestety, ale lądowali przy sytuacji 3 versus 5, no albo nawet niżej. No to nie wróży nic dobrego. Jeszcze w dodatku, kiedy wchodzi się na bombside A, gdzie cały czas występuje tam czwórka zawodników z Fraxters. To by było wszystko z mojej strony. Trochę takie nowe, bo tego jeszcze nie było z mojej strony takich polów odnośnie zachowania graczy, ogólnie całego zespołu. Mam nadzieję, że się podobało. Jest to trochę świeże takie podejście ode mnie, więc pewnie jakieś tam niedopatrzenia były z mojej strony. Jednak mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu to przybliżyło, dlaczego te rundy tak naprawdę padały łupem Fraxters, a Virtusi po prostu dostawali łupnia. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Lajka na fanpage'u. No i to wszystko. Dzięki. Cześć.